Czołem, z tej strony Patison, witam w kolejnym odcinku BMX Podcastu. Tym razem jest ze mną tylko Koczkodan, bo Cyril pojechał na zmywak do Anglii. Jesteśmy na musztardzie. Ty, kurwa, na której jesteśmy musztardzie? Jesteśmy na 8 musztardzie. Aktualnie jedynym polskim flatowym dżemie. I chłopaki już zaczynają się rozgrzewać. Niedługo rozpoczynają się zawody. Dzięki i do zobaczenia potem. Dobra, Łowka, to już jest która musztarda? Ósma. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło? Skąd wziął się pomysł na tę imprezę? 8 lat temu dokładnie siedzieliśmy u Michała Pietruszewskiego w domu sobie i stwierdziliśmy, że po co jechać do kogoś na zawody albo na jakieś spotkanie z ludźmi z klimatu, jak możemy zrobić to w Toruniu. I tak też zrobiliśmy. Usiedliśmy na znanym polskim forum, które kiedyś działało prężnie. Nie powiem jakie, bo nie chcę tu wam robić reklamy. Usiedliśmy, napisaliśmy bardzo, bardzo nieskładny post, polegający na wymienieniu 3 argumentów, żeby ludzie przejechali. I przyjechali. Było to około chyba na pierwszej musztardzie nieoficjalnej, było około 15 osób. I tak z roku na rok coraz lepiej się działo. Właśnie, czy, przepraszam, że ci przerwę, czy spodziewałeś się tego, że musztarda dotrze już do 8 edycji? Były chwile załamania. Już myślałem, że w tym roku nie będzie, ale jednak tak się stało, że jesteśmy tu wszyscy razem i pierwszy raz chyba jestem zadowolony z pogody. Nie chcę krakać, bo może jeszcze coś się zmienić. Mam nadzieję, że się nie zmieni. Zapłacone to się nie zmieni. No, także to jest właśnie to. Skąd nazwa na musztardę? No to już ci mówię. I siedzieliśmy tak z tym Michem. I siedzimy i trwało to około 3 minut. I ja mówię, że trzeba jakąś nazwę wymyślić, bo każdy dżem jakiś w Polsce albo i za granicą ma swoją nazwę. No i nie wiedzieliśmy, jaką nazwę zrobić, bo po co nazwać imprezę Flatland Jam, albo Flat Jam, albo Super Flat Jam, albo Master Flat Jam. Mega! Nazwaliśmy to po prostu Master Musztarda Jam. Nie pytajcie mnie w ogóle, dlaczego musztarda, bo nie odpowiem po prostu. Było to w tym momencie w naszych głowach. To się dowiedziałem. A Łowka, z tego co ostatnio sprawdziliśmy, od 9 lat jesteś mistrzem Polski we Flatlandzie, ponieważ od 9 lat nie było mistrzostw Polski we flacie i kiedyś podobno rzucano ci propozycję, żeby zrobić z musztardy polskie mistrzostwa flatlandowe. A i czemu tak do tej pory się nie stało? Czy nie chcesz zostać zdetronizowany? Nie, to nie o to chodzi. Jest wielu zawodników w
Polsce, którzy jeżdżą o wiele lepiej ode mnie i super jest, wiesz, ja już nie mam 15 lat, tylko swoje na karku już mam, jeżdżę cały czas, dlatego że jest to moja zajawka w ogóle, a to, że organizujemy tutaj to już po raz ósmy, to o czym świadczy po prostu, że to w ogóle w tym sporcie nie chodzi w ogóle o rywalizację jakąkolwiek, tu chodzi o czysty fan, zauważ, że wszyscy ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nawet jak nie mają jakichś super umiejętności, to startują, bawią się dobrze, publika ich podkręca i to w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o żadną rywalizację. Najbardziej mnie denerwuje na takich polskich zawodach, takich zorganizowanych, że wszyscy nam się spinają dosyć mocno i wiesz, jest taka trochę wisząca chmura w eterze. A na Musztardzie zauważy, że nigdy tego nie było, bo naprawdę nie o to chodzi w tym wszystkim. Tutaj po prostu mają wszyscy ludzie, którzy jeżdżą w Polsce Flatland, to przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby się dobrze bawić. To w ogóle nikt nie jedzie z myślą o tym, a wygram, a przegram, a zajmę może drugie miejsce. Tylko wiesz, to jest czysty fan. No, widzisz, on też powiedział. Jak przebiegła organizacja tej edycji imprezy? W tym bardzo pomógł mi kolega Kuba Konieczka, który tutaj dosyć prężnie działa w Toruniu. Myślę, że raczej w tym roku nie przebiłbym się z jakimiś papierowymi rzeczami, bo Toruń tak naprawdę trochę utrudnia to wszystko pod względem takim, żeby dopuścić taką imprezę niszową do wyjścia na starówkę. Zawsze zauważ, że odbywało się to wszystko na jakichś boiskach na uboczu. To raz było w jakiejś szkole, która groziła zawaleniem. Także to wszystko zawsze odbywało się w formie takiej undergroundowej. W tym roku właśnie chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby Musztarda może w pewien sposób ruszyła coś w polskim Flatlandzie, żeby ludzie, większe grono osób zobaczyło, że istnieje taki sport, bo naprawdę warto ten sport doceniać po prostu. Napotkaliśmy na bardzo nietypowe zjawisko w naszej branży, czyli kobietę jeżdżącą na BMX-ie. Cześć, jak masz na imię? Hejo, jestem Martyna. Co jeździsz, jak jeździsz? Opowiedz o sobie. Od ponad 4 lat jeżdżę Flatland i ostatnio zaczęłam już również jeździć street. O, i jak ci idzie? Jak widać, super progresu nie robię. Niestety we Flatie strasznie mało osób, tym bardziej dziewczyn. No, a na streetie mam trochę problem, bo jak widać nie jestem super napakowana, więc trzeba trochę poćwiczyć. A tak w ogóle to skąd jesteś? Jestem z Łodzi. I masz tam z kim jeździć? Flatland, no, dość słabo, ale street tak, jest dość dużo osób. Ale było w Łodzi chyba kiedyś trochę dziewczyn, które jeździły Flatland. Co się z nimi stało teraz? Tak, moja siostra jeździła Flatland, pozdrawiam ją w ogóle. No, ale jakoś zostania po prostu brak czasu, praca i jakoś tak się stało. A reszty dziewczyn w sumie tak nie znam. Jeszcze Madzia jeździła, też tutaj gdzieś tam jest, ale no też już przestała. A jak chłopaki reagują, widząc dziewczynę na BMX-ie? No, na początku był szok, ale teraz się już w sumie przyzwyczaili i to nie jest jakieś takie super coś nadzwyczajne. A nie narzucają się za mocno? Nie, są bardzo mili, także... Jest dobrze. A jak podobała ci się dzisiejsza Musztarda? Jest super. Ogólnie każda Musztarda jest mega. Czekam na te zawody cały rok, także... No dobra, to dziękuję bardzo za wywiad.
Tak, tutaj pytanie od publiczności, ile masz lat i czy masz Facebooka? O, jak się kobiet nie pyta. Ale chłopaki chcą wiedzieć, czy już jesteś legalna. Tak, tak, legalna jestem. O, kolejne od Amika pytanie. Amik podobno ma dziewczynę, ale i tak chciał zapytać, czy masz chłopaka. No, jakoś tak się stało, że nie. No to Amik, masz jeszcze szansę, wiesz. Dzisiaj musisz podziałać. To dziękuję bardzo i na razie. Hejo. No dobra, a jak tam jeszcze dzisiejsza impreza, coś poza finałami flatowymi będzie jeszcze grane? Tak, robimy zaraz Bany Hop Contest, to jest taki ukłon w stronę osób niezwiązanych z Flatlandem, którzy bardzo licznie, podejrzewam, że liczniejsza grupa jest streetowców tutaj, która przyjechała, ale to też dlatego, że jest tu dużo osób znajomych, którzy przyjechali, bo wszyscy jesteśmy jakąś jedną rodziną, moim zdaniem, którzy przyjeżdżają zawsze i to ich to nie interesuje, że tutaj jest tylko Flatland i to jest taki, chcielibyśmy, na następnym roku pomyślimy coś więcej, żebyśmy zrobili dla streetowców, jakieś, nie wiem, mini jamik na skrzynkach, coś takiego, bo to jakoś tam to jest pokłon w stronę osób, które przyjeżdżają, a nie mają nic związane, nie są związani w żaden sposób z Flatlandem. O, my weźmiemy nagrody. No zachęćmy go. A więc mamy zwycięzcę. Wielkie brawa. Panie, przedstaw się, powiedz, skąd przyjechałeś. Ja i teraz pielożu. Siema, jestem syn. Przyjechałem z Olsztynka. I przybijam pielożółwie. Przybijam piątki, pielożółwie. Bardzo mi miło, że mogłem uczestniczyć w tych corocznych zawodach, jedynych w Polsce flatlandowych, organizowanych przez największego flatowego piernika, czyli Adriana Łowkę. Brawa dla organizatora. Skąd wzięli się goście z zagranicy? Zapraszaliście ich? To są jacyś twoi znajomi? Czy próbujesz rozpromować musztardę na większą część świata niż tylko Polskę? Ja bardzo bym chciał. Zapraszałem niejednokrotnie zawodników z zagranicy. Z Czesi już 3 razy potwierdzali, że są. Finalnie ich nie było. Słowacy nigdy nie potwierdzili, że chcą przyjeżdżać, ani że planują przyjechać. Dostałem wiadomość na portalu społecznościowym 2 dni wcześniej, że jesteśmy, zaraz będziemy wyjeżdżać za 2 dni i wpadamy. I oszalałem w ogóle, że ludzie ze Słowacji, fakt, że w Starej Lubownej, bo stamtąd pochodzą chłopacy, byliśmy 2 razy u nich na zawodach i też super się bawiliśmy, bo to Stara Lubowna jest na takiej zasadzie podobnej jak Musztarda, że jest organizacja, wiadomo, ale tak samo wszyscy się dobrze bawią. Tylko, że tam jest taka różnica, że przyjeżdżają prosi, a tu nie. Ale to... To na wiesz, w tym roku jeszcze nie, ale już w przyszłym myślę, że nie ma problemu. Pojawiło się info na Global Flacie, na największym portalu ogólnoświatowym, flatlandowym, że są takie zawody. Napisali, że lepiej późno niż wcale, podali to chyba wczoraj w nocy. Ale super, nie? Że zauważyli, nic im nie wysyłaliśmy, oni sami to zauważyli, nie?
Także moim zdaniem to jest, wiesz, spoko, nie? Wszystko idzie do przodu. No mówisz, że tam przyjeżdżają prosi, a tutaj prosi nie muszą przyjeżdżać, bo Toruń jakoś tak się złożyło, że stał się polską stolicą Flatlandu i może opowiesz, jak to się stało, dlaczego w innych miastach Flatland się tak nie rozwinął, a w Toruniu spora większość zawodników to byli właśnie flatowcy. Wydaje mi się, że w każdym mieście większym wszystko zaczynało się od Flatlandu. Ja dobrze pamiętam ekipy z Bydgoszczy, pamiętam z Łodzi ekipy i tam wszyscy zaczynali od Flatlandu, tylko że później część osób poszła w stronę streetu, dirtu, skateparku, a część została we Flatlandzie. U nas spora część została osób w Flatlandzie. I zauważ, że nasza ekipa dopiero może teraz zaczyna się powiększać przez młodych zawodników, ale jeżdżą staro sobie, jeździmy po kilkanaście lat i tak to się kręci. Gdyby nie te parę osób, które jeżdżą do tej pory, to tak naprawdę Flatland w Toruniu też by pewnie umarł. A to, że traktujemy to jako styl życia w pewnym sensie, dlatego cały czas się umawiamy, jeździmy sobie i wiesz, i tak to się toczy. A dużo jest chętnych młodych na Flatland? Myślę, że jest bardzo dużo chętnych, tylko że po tygodniu się zrażają, bo naprawdę, żeby zrobić jakiś najprostszy trik, to trzeba poświęcić trochę czasu, to mieć jakieś samozaparcia i jeżeli przetrwasz ten najgorszy pierwszy okres, to dalej już idzie z górki, bo masz wtedy satysfakcję z tego, że coś robisz fajniejszego, no wiadomo, jak we wszystkim. I w pewnym momencie staje się, wiesz, samo się to napędza. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam za rok i to wtedy już będzie impreza z pompą. Dzisiaj też jest z pompą. Nie, dzisiaj, z pompką taką. Nie, dzisiaj jest bez pompy, bo nie pada. Chyba. No trochę pokropiło. Nie, myślę, zobacz, spójrz w górę. No ale zwyczajowy musztardowy deszcz musiał być. Tak, to był taki deszcz przed musztardą, a później teraz jest musztarda po obiedzie. Po obiedzie, no. Dzięki i cześć. Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, żebyście się nie denerwowali, że jestem w każdym odcinku BMX podcastu, no ale to tak jakoś wyszło. Przepraszam was wszystkich. Dobra.